uwagi na sytuację epidemiologiczną, która dzisiaj zmienia się w sposób dynamiczny, również związek zobligowany jest do tego, aby do tej sytuacji się dopasować. Od 12 października podjęto decyzję o tym, że zaprzestajemy sprzedaży biletów u kierowców. Kierowcy, oni są zobligowani do tego, żeby bezpiecznie przewozić podróżnych. Natomiast zarówno dla bezpieczeństwa podróżnych, jak i naszych kierowców taka decyzja została podjęta. Już wcześniej w tym roku, od 12 marca do końca lipca, również ta sprzedaż nie była prowadzona i w tym okresie dość znacząco spadła również sprzedaż tym kanałem. Ludzie też obawiają się kontaktów bezpośrednich, więc sprzedaż biletów u kierowców spadła prawie o 70% w stosunku do tego, co było przed epidemią. Jeżeli chodzi o inne kanały, bardzo wzrosła sprzedaż biletów poprzez kanały elektroniczne. Mamy dwie aplikacje do sprzedaży biletów. Sprzedajemy za pomocą aplikacji GoPay oraz Mobilet. Tutaj mamy bardzo duże wzrosty oraz sprzedajemy w wybranych autobusach. Mamy biletomaty, gdzie można nabyć także również większą ilość biletów oraz w tradycyjnym sklepach, w punktach sprzedaży. Wszystkie informacje dotyczące kanału i możliwości nabycia biletów są na naszej stronie internetowej. Związek reaguje cały czas na te zmiany. Naszym obowiązkiem jest to, żeby dopasować się do zmian prawnych, do regulacji związanych i z bezpieczeństwem, a przede wszystkim musimy dbać o to, żeby zapewnić transport mieszkańcom w sposób niepogorszony. Także na tą chwilę ta decyzja została podjęta, będziemy reagować na bieżąco.